Panie i panowie, nadszedł moment wyczekiwany przez wielu. Finał konkursu FX Cups 2018. Galę poprowadzą dla państwa Marek Zarzycki oraz Kamil Kopeć. Zanim przejdziemy do dalszej części, przyjrzyjmy się budowie statuetek. Mamy 15 statuetek FX Cups. Panowie, statuetki, nie nasze piękne hostessy. Zwróćmy uwagę na statuetki. Przyznamy je w 15 kategoriach, w tym w jednej specjalnej. Statuetki są autorstwa pana Marka Stankiewicza. Towarzyszą one gali od samego początku. Motyw statuetek jest kontynuacją ubiegłorocznych projektów nagród FX Cups. Horyzontalny kierunek mankietu jest niezmienny i nieprzypadkowy. Ma on symbolizować wzrost oraz sukces. Kształt mankietu ewoluował i stał się bardziej dynamiczny, co ma odzwierciedlać zmienność na rynku. Dopełnieniem całej rzeźby jest ten oto mały bursztyn. Tak więc nagrody są przepiękne i dzisiaj otrzyma je 15 wybrańców. I bardzo wyczekiwane do tego. Ale zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do rozdania nagród, a też do wypowiedzi prezesa FX Cups, Janusza Eckerta, chciałbym, żebyśmy przećwiczyli jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Ponieważ każdy, kto tutaj ma wejść, to ma dostać oklaski, ok? I teraz chciałbym, żebyśmy to przećwiczyli. Ja już tutaj uzgodniłem z koleżanką Pauliną, że ją zaproszę na scenę i bym prosił o bardzo gromkie brawa dla niej, ok? Możemy się tak umówić? Tak? Paulino, mogę cię poprosić na scenę? Wielkie brawa dla niej. Poczekaj. Paulino, dziękuję ci bardzo, byłaś fenomenalna. Dziękuję bardzo. Brawa dla Pauliny. Fenomenalna i piękna. Kamilu. Teraz nadszedł czas na krótkie przemówienie pewnej osoby, którą wydaje mi się, że wszyscy tutaj bardzo dobrze znają. Osoby, bez której nie byłoby tutaj nas wszystkich. Zapraszam na scenę pana Janusza Eckerta. Wielkie brawa! Witam państwa serdecznie. Troszeczkę Kamilu przesadzone może tutaj opinie o mojej osobie. Bez wielu osób nie byłoby tej imprezy. Szanowni państwo, witam państwa serdecznie na czwartej z kolei gali i niestety ostatniej gali FX Cups. A dlaczego ostatniej? Zmienia się rynek, zmienia się też event i zmienia się też gala. Już w przyszłych latach nie będziemy skupiać się tylko na rynku walutowym, ale zagości szeroko pojęty rynek inwestycyjny. Nazwaliśmy to roboczo Invest Cups. Zobaczymy, czy ta nazwa przetrwa do przyszłego roku, ale już państwa zapraszam na konkurs i na galę w zupełnie innej formule. A dzisiaj życzę przyjemnego odbioru, a nominowanym już gratuluję po prostu odbioru nagród. Gratuluję wszystkim nominowanym i życzę przyjemnego wieczoru. Szanowni państwo, tak jak Kamil już przedtem powiedział, mamy 15 kategorii. 15 kategorii, więc trzeba się dość sprężać, żeby każdy miał szansę odebrać tę statuetkę jak najszybciej. Dlatego przejdźmy od razu do pierwszej kategorii. Produkt roku. A nominowanymi w tej kategorii są... Kurs, inteligentny inwestor, independent trader. X-Station 5, X-Trade Brokers, dom maklerski S.A. Magiczne średnie MMD, Mariusz Maciej Drozdowski. Certyfikaty ING Turbo, ING Bank. X-Seria, EF i X, dom maklerski S.A. A nagrodę w tej kategorii wręczy... Pan Marek Wołos, ekspert Izby Domów Maklerskich. Wielkie brawa i zapraszamy na scenę. W kategorii produkt roku nagrodę otrzymują certyfikaty ING Turbo. Nowe usługi SA. Zapraszamy. Dzień dobry. Po pierwsze, dobrze byłoby wiedzieć wcześniej. Tym niemniej dziękuję bardzo za to wyróżnienie w imieniu swoim, kolegów z Amsterdamu
i będziemy starać się, aby te certyfikaty dalej były najlepszym produktem. Dziękuję. To co, Marku, może przejdziemy do kolejnej nominacji? Tak jest. Tym razem w kategorii Blog Roku. A nominowanymi do tej kategorii są Blog Independent Trader, Blog Trading for a Living, Blog Prywatny Inwestor, Blog Sebastiana Seligi, Blog Bogaty.men. A nagrodę wręczy Marcin Dziadkowiak, zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl. Miło mi, że mogę wręczyć nagrodę w kategorii, która jest bliska memu sercu, Blok Roku. Bliska ze względu na to, czym się zajmuję, na to, co lubię robić. I byłem ciekawy, czy trzeci raz z rzędu nagrodę otrzyma Trader21, ale okazuje się, że nagroda wędruje do bloga Trading for a Living. Gratuluję. Wręczymy statuetkę osobiście, dostarczymy ją do... Do rąk własnych. ...autora blogu Trading for a Living. Tymczasem przejdźmy do kolejnej nominacji, wydarzenie roku. Nominowanymi są... Konferencja Przyszłość Kryptowalut, X-Trade Brokers. Cykl Traderzy dla Traderów, TJS. Cykl Invest Story, Noble Securities. Cykl XTB Trading Masterclass 2017 X-Trade Brokers Dom Maklerski. Cykl Sesja Giełdowa po godzinach CMC Markets. A nagrodę tej kategorii wręczy trader oraz licencjonowany makler papierów wartościowych, twórca i główny analityk serwisu infoinvestor.pl, pan Piotr Głowacki. Wielkie brawa! Drodzy Państwo, zwycięzcą w kategorii wydarzenie roku jest cykl Traderzy dla Traderów. Brawo! Dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasz event. Mam nadzieję, że zobaczymy się w maju wszyscy, jak tutaj jesteśmy u nas we Wrocławiu. I mam nadzieję, że będziemy robić to coraz lepiej. Dziękuję. I sprawnie przechodzimy do kolejnej kategorii, jaką, którą jest? Fundusz Inwestycyjny Roku. Nominowanymi do tej nagrody są Quercus LEV, Quercus TF i SA, Excalibur FIS, Opti TF i SA, Solution One FIS, Solution Partners, Skarbiec FIO, Skarbiec TFI, Superfund Gold Future, Superfund TFI SA. Nagrodę w tej dziedzinie wręczy Jarosław Dominiak. Drodzy Państwo, w kategorii Fundusz Inwestycyjny Roku nagrodę otrzymuje Quercus LEV, Quercus TFI SA. Czy nie mamy na sali reprezentanta firmy? Najwidoczniej nie. No szkoda. Piątą kategorią jest Publikacja Roku. Nominowanymi w tej kategorii są Carlos George Lanczewski Martins, handel o wysokiej częstotliwości na rynku walutowym. Izabela Purchnicka Grabis, alternatywne instrumenty inwestycyjne. Albert Rokicki, long term, jak inwestować na giełdzie i osiągnąć zysk. Joe Ross, day trading. Rahim Tatizadegan, szkoła austriacka, praktyka inwestowania. Nagrodę wręczy twórca najbardziej rozpoznawalnego i najwyżej cenionego portalu internetowego poświęconego sztuce. Zapraszamy na scenę pana Rafała Kameckiego. Tak, ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że może trochę inaczej, chciałem dłużej poprzebywać z tą rzeźbą, bo to jest naprawdę bardzo znany krakowski rzeźbiarz, pan Marek Stankiewicz. Z pierwszego opisu to ja nie jestem pewien, czy o to chodziło rzeźbiarzowi, ale to jest po prostu prawdziwe dzieło sztuki. I to wspaniałe dzieło sztuki przejdzie do publikacji Day Trading Joe Ross. Pomagałem trochę Joe pisać tą książkę,
A tak naprawdę powinien to odebrać Daniel Jaworowicz, który tą książkę wydał, ale zapewne w tym momencie nosi książki do samochodu, chociaż powinien tutaj być z nami, także przekażę mu. Panie Marcinie, trzeba od razu mówić, że to chodziło o rzeźbę. Dziękuję bardzo. Kategoria, którą jest zagraniczny broker CFD roku. A nominowanymi są Admiral Markets, AxiTrader UK, AxiCorp, CMC Markets, DIF Broker SA, Saxo Bank. A nagrodę wręczy były dziennikarz ekonomiczny, związany głównie z redakcją Bankier.pl, Tomasz Jaroszek. And the Oscar goes to... Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać, nigdy nie rozdawałem takich nagród, więc to siła wyższa. W tej kategorii zagraniczny broker CFD roku nagrodę otrzymuje Saxo Bank. Dzień dobry Państwu. W imieniu Saxo Bank dziękuję komisji za nagrodę dla Saxo Bank w kategorii najlepszy broker CFD. Szczególnie, że jest to dla nas istotna część biznesu, w której staramy się rozwijać i być jak najbardziej konkurencyjni, szczególnie tutaj w Polsce. Dziękuję bardzo. Udanego wieczoru. A teraz, żeby nie było tak cały czas, że nagrody, nagrody i tylko nagrody, to? To tym razem czeka na nas krótkie przemówienie pana Jacka Maliszewskiego. Panie Jacku, zapraszamy na scenę. Zapraszamy na scenę. Pan Jacek, przede wszystkim autor książki Zarządzaniem ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W imieniu całej kapituły, jako przewodniczący, chciałem parę słów dosłownie powiedzieć, nie będę przedłużać. Pamiętam, jak to wszystko się tutaj rozpoczynało 4 lata temu w takiej małej jeszcze kameralnej salce. Z każdym kolejnym rokiem coraz więcej znajomych twarzy rozpoznawałem w kapitule. Coraz trudniej mi było za to rozstrzygnąć samemu sobie, kogo wybrać w kategoriach, które musiałem głosować. No tak, mogę powiedzieć tak, rynek się rozwija, coraz więcej nowych twarzy. Oczywiście czasami wygrywają ci sami, którzy rok, drugi, trzeci z rzędu, ale pojawiają się nowe osoby w blogach, bardzo ciekawe tematy. Brokerzy pojawiają się nowi, nowe instrumenty pojawiają się na rynku. Mamy teraz kryptowaluty, ciekawa będzie pewnie debata. I proszę Państwa, jeszcze tak mnie pytano, czy znam wyniki. Nie znam wyników, tak jak każdy z kapituły otrzymuje kopertę i czyta, dopiero wtedy dowiaduje się. Myślę, że również nominowani nie zdawali sobie sprawy, że mogą być faworytami w oczach kapituły, co świadczy o tym, że aż dwóch już tak nie było, nie odebrało. Proszę Państwa, nie będę przedłużać. Cieszę się, że jesteśmy co roku w tak licznym gronie. Mam nadzieję, że będziecie Państwo to wszystko mile wspominać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A teraz przed nami kolejna kategoria. Osobowość roku. Nominowanymi są Daniel Kostecki, Przemysław Kwiecień, Szymon Machalica, Trader 21 i Rafał Zaorski. W kategorii Osobowość Roku nagrodę wręczy nasz gość specjalny, Steve Ward. First of all, apologies. I didn't ask me doing this, so I haven't got a jacket. So informal, and obviously my Polish isn't that great. So all I'm going to say is, and it's in English, the winner of Personality of the Year is Daniel Kostecki. Dobry wieczór Państwu. No, szczerze mówiąc, to ja się naprawdę tego nie spodziewałem, jeszcze w takiej kategorii. Bardzo się cieszę i bardzo serdecznie dziękuję za tę nagrodę. To tylko udowadnia, że warto robić to, co się lubi robić i to, co się chce robić. To dokładnie, o czym mówiłem jeszcze podczas odbierania statuetki za blog roku na pierwszych FX Cuffs, bo jeżeli robi się to, co się lubi, to się człowiek nigdy nie napracuje, a jeżeli jeszcze z tego mogą skorzystać inne osoby, no to tym bardziej sprawia to wielką przyjemność. Także serdecznie Państwu bardzo dziękuję. No i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych transmisjach Rynków na żywo. A teraz czeka nas coś, czego jeszcze nie było.
podczas FX Cavs. Jeszcze taka nagroda nie została nigdy wręczona. I w tym roku zostanie wręczona po raz pierwszy. Jest to nagroda w kategorii specjalnej. A wręczy ją? A wręczy ją Marcin Wenus. Zapraszamy ponownie na scenę. Marcin Wenus, czyli wiceprezes Fundacji FX Cavs. Specjalna pozłacana statuetka. Specjalna pozłacana statuetka. Pierwszy raz w historii wręczamy tą nagrodę. Nagroda będzie tak naprawdę krok za krok w stronę taką, o której nam bardzo chodziło, czyli o krok w stronę pełnej przejrzystości, jeżeli chodzi o brokera. I tutaj będzie nagroda za wprowadzenie dostępu do wglądu do historycznych spreadów i spreadów na żywo dla TMS Brokers. Dzień dobry Państwu. W imieniu całego zespołu TMS-u bardzo serdecznie dziękujemy za tą nagrodę. Staramy się być jak najbardziej transparentni i przejrzyści, także bardzo się cieszymy, że jury, że Państwo to doceniacie, także istniejemy na rynku 20 lat, czekaliśmy na tą nagrodę 20 lat, także bardzo dziękuję. Tak, jesteśmy już przy 9. punkcie, który to obejmuje wręczenie nagrody dla polskiego brokera CFD roku. Nominowanymi są Bossa FX, Dom Maklerski Boś, M4X, M-Bank SA, Noble Markets, Noble Securities, TMS Brokers SA i X-Trade Brokers Dom Maklerski. A nagrodę w tej kategorii wręczy doświadczony inwestor Jacek Kubrak. Szanowni Państwo, wygraną w tej kategorii jest Bossa FX. Witam Państwa serdecznie. Bardzo jest mi miło odebrać w imieniu całego zespołu Bossa FX tą nagrodę. My na nią czekaliśmy troszeczkę krócej, bo chyba 4 lata. Dostaliśmy jedną z pierwszych statuetek, z tego co pamiętam, w 2015 roku. Tym milej jest nam otrzymać tą, bo to jest jedna z ostatnich FX Cavs, tak? Te kolejne, nie wiem, czy będą wyglądały tak samo, ale będą się już inaczej nazywały, także wspaniale dopełni naszą kolekcję. Bardzo dziękuję za zaufanie, które Państwo wyrażacie, korzystając z naszych usług. Bardzo cenimy nagrody, które właśnie otrzymujemy pośrednio lub bezpośrednio z rąk inwestorów, bo one są tak naprawdę najcenniejsze. One de facto mówią o tym, czy sprawdzamy się na rynku i czy spełniamy Państwa oczekiwania. Także jeszcze raz dziękuję. Obiecujemy trzymać poziom i miłego wieczoru wszystkim. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. 10. kategoria, w której wręczymy kolejną statuetkę FX Cavs. To kategoria Kantor Internetowy Roku. A nominowanymi w tej kategorii są Cinkciarz.pl, Walutomat Currency One, Kantor Walutowy Alior Banku SA, Fritz Exchange, Fritz Group, Trado i Goria Trade SA. A nagrodę w tej kategorii wręczy niestrudzony inwestor w nieruchomości Wojciech Orzechowski. Zapraszamy na scenę. Dziękuję serdecznie za możliwość przemawiania dzisiaj tutaj drugi raz. Akurat kantory internetowe w nieruchomościach są bardzo istotne, no, szczególnie dla tych, którzy inwestują już wiele lat, bo kiedyś przecież kredyty były również pod inwestycje w walutach. I ja jeszcze mam takie dwie sprzed kilku lat nieruchomości, gdzie no, jednak cały czas, co miesiąc wymieniamy te pieniążki na obcą walutę i dzisiaj to jest niesamowita sprawa, że można skorzystać z kantoru internetowego, nie trzeba biegać, a w ogóle, że banki pozwalają na to, no i dzięki temu inwestorzy oszczędzają na różnicach kursowych. Także wbrew pozorom kantory mają wiele wspólnego z nieruchomościami. No i taki wielki zaszczyt,
Kantorem internetowym roku 2018 na FX Cavs został cinkciarz.pl. Zapraszam. Dziękuję. Ja powiem tylko kilka słów w imieniu cinkciarz.pl. Ja kontaktowałem się z nimi przed galą. Niestety obowiązki spowodowały, że my nie mogli być tutaj na gali, więc nagrodę wręczymy osobiście pewnie w ich siedzibie za jakiś czas. Dziękuję. Kolejna kategoria to zagraniczny broker Forex roku. Nominowanymi są Admiral Markets, CMC Markets, Dukascopy Europe Dukascopy Bank, Tickmill, Tickmill UK LTD, XM Trading Point Holdings. Nagrodę w kategorii zagraniczny broker Forex roku wręczy Alan Hill. Good evening. Please excuse me speaking to you in English. My Polish isn't that good. I'm pleased to have been asked to present the award for Best FX Broker, and the winner is Admiral Markets. Dobry wieczór Państwu. Seria szybkich podziękowań Państwu za oddane na nas głosy i za zaufanie. Kapitule za dokonanie tego dobrego dla nas wyboru. Ale największe podziękowania dla wszystkich pracowników Admiral Markets w Polsce, którzy pracują ciężko każdego dnia, aby nasza oferta była dla Państwa jak najbardziej konkurencyjna. Dziękujemy bardzo i życzymy miłego wieczoru. 12, a w zasadzie już 13 kategoria, to coś, co przyciąga nas. Przyciąga nas do brokerów, przyciąga nas do rynku, czyli kampania marketingowa roku. Zimy wyłonimy najlepszego tradera w Polsce. Wygrany otrzyma 1 000 000 złotych w zarządzanie. TMS Brokers. Sprawdź się. Success comes in many shapes and forms. It comes in the most likely and unlikely places. It is the path leading up to it that remains the same. Dedication, hard work, and an absolute will to win. To succeed, you must do things differently. FX Pro. Trade like a pro. Za każdą transakcją i otwartą pozycją kryją się wydarzenia, które poruszają globalną gospodarką i stwarzają okazje do inwestowania. Dlatego do Twojej dyspozycji oddajemy świat, gdzie narzędzia analityczne i statystyczne pozwolą Ci zrozumieć dane ekonomiczne i nastroje na rynkach. Świat platformy Next Generation, której każdy element stworzyliśmy z myślą o Twoich transakcjach i nowej jakości inwestowania. CMC Markets. Zajmij lepszą pozycję. A nominowanymi do tej kategorii są 1 000 000 złotych w zarządzanie TMS Brokers, zajmij lepszą pozycję CMC Markets, Change the way you trade Saxo Bank, Experience, Innovation, Service LCG London Capital Group, Trade differently with FX Pro, FX Pro Group Limited. A nagrodę w tej kategorii wręczy Paweł Śliwa. Zwycięzcą w kategorii kampania marketingowa roku jest Change the way you trade Saxo Bank.
Witam Państwa ponownie. Tym razem dziękuję w imieniu działu marketingu i osób, które pracowały nad naszą ostatnią kampanią marketingową, nad tym wideo. Tak więc jeszcze raz dziękuję bardzo. Kamilu, jakie nam kategorie jeszcze zostały? Została nam kategoria Polski Broker Forex Roku. Nominowanymi są Bossa FX, Dom Maklerski Boś, M-Forex, M-Bank SA, Noble Markets, Noble Securities, TMS Brokers SA i X-Trade Brokers, Dom Maklerski. Nagrodę wręczy główny ekonomista DMK, pan Jacek Maliszewski. W kategorii Polski Broker Forex Roku nagrodę otrzymuje Bossa FX. Witam ponownie. Ja oczywiście dziękuję po raz drugi dzisiaj. Jedno, co tylko chciałem tutaj skierować do organizatorów słowo, bo z roku na rok pytam o różnicę między kategorią właśnie broker Forex, broker CFD. Obiecuję, że to pytanie się więcej nie pojawi. Miłego wieczoru. Dziękuję. No i w końcu cały ten Forex jest po to, że mamy analityków, mamy spekulantów. No i ktoś jest tym analitykiem roku również. I to jest kolejna kategoria, w której wręczymy statuetkę. Nominowani w kategorii analityk roku: Mateusz Groszek, dr Przemysław Kwiecień, Kamil Partyka, Sebastian Seliga, Trader 21. A nagrodę wręczy nasz gość Rolf Schlottmann. Thank you for the honor. My Polish is also not quite good, so. The winner is, for the category analytic, Przemysław Kwiecień. Witam Państwa, dobry wieczór. Dziękuję bardzo za nagrodę. Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos również w tym momencie na tą pracę, którą wykonuje cały dział analiz XTB. Także dziękuję przy tej okazji również mojemu zespołowi. Dziękuję jury za kawałek sztuki. I przy okazji zapraszam na mój wykład. Zapraszam też na debatę, którą zaczniemy za chwilę, ale zapraszam też na mój wykład jutro o godzinie 9, gdzie porozmawiamy sobie o rynkach. Miłego wieczoru. Przejdziemy zatem do 15 kategorii. Dom Maklerski Roku. Nominowanymi w kategorii są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego, Dom Maklerski M-Banku, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski BDM SA. Nagrodę wręczy dziennikarz TVN24 Biznes i Świat, pan Mateusz Walczak. Zapraszamy na scenę. Kategoria Dom Maklerski Roku i nagrodę otrzymuje Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Witam jeszcze raz. No, przyznam, że nie spodziewaliśmy się skromności wrodzonej takiej kumulacji. Dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu za oddane głosy, za zaufanie, którym darzycie nas, korzystając z naszych usług. Mam nadzieję, że no, nie zawiedziemy zaufania w dalszej naszej współpracy. No, będziemy robili wszystko, żeby w kolejnych latach również wysoko punktować. Dziękuję. To byli już wszyscy nasi wygrani dzisiejszego popołudnia, dzisiejszego wieczoru. Tak więc wielkie brawa. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy dostali statuetki, którzy swoim wysiłkiem udowodnili i włożyli coraz więcej do tego foreksowego świata.